Dobry wieczór, witamy wszystkie osoby, które nas oglądają. Dzisiejsze spotkanie domyka tegoroczne Forum Przyszłości Kultury, które organizowaliśmy pod hasłem Solidarność i Troska. W gronie osób odpowiedzialnych za program tegorocznej edycji forum uznaliśmy, że nie możemy mówić o solidarności i trosce, ani w ogóle o przyszłości kultury, nie odnosząc się jednocześnie do tego, co jest najbardziej palącą obecnie sprawą środowiska artystycznego, środowiska teatralnego, a są to ujawniane historie często wieloletniego przyzwolenia na przemoc, mobbing i molestowanie seksualne tak w polskim teatrze, jak i w szkołach artystycznych. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy temu tematowi, który jest dla nas wszystkich bardzo trudny, ale też od niego zależy, jak w ogóle będziemy w przyszłości rozmawiać i myśleć o przyszłości kultury, zwłaszcza tej instytucjonalnej. Spotkanie poprowadzi Iga Dzieciuchowicz, dziennikarka, pisarka i feministka, która pracuje obecnie nad książką Teatr Rodzina Patologiczna. Igo? Dzień dobry, bardzo mi miło. Chciałabym przedstawić moich gości, którzy tutaj nieprzypadkowo zostali zaproszeni do tej debaty. Może zacznę od Patrycji Babickiej. Patrycja Babicka. Patrycja jest dramatopisarką, jest też byłą pracowniczką Teatru Bagatela, która zdecydowała się wraz z koleżankami ujawnić zachowania dyrektora teatru. Monika Jarosińska. Dzień dobry, Moniko. Monika jest absolwentką Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu i jedną z bohaterek mojego reportażu o dyplomie realizowanym przez Pawła Pasiniego. Ula Kijak, cześć Ula. Ula jest reżyserką i aktywistką i członkinią Gildii Reżyserów. Bartosz Szydłowski, dyrektor Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie i dyrektor artystyczny Festiwalu Boska Komedia. Monika Klonowska, psycholożka, trenerka i autorka programów antymobbingowych, które są w tej chwili wprowadzane w instytucjach kultury. Może opowiem trochę o tym, dlaczego zaprosiłam do tej debaty Was akurat, bo wszyscy jesteście przedstawicielami różnych stanowisk obejmowanych w świecie teatru. Patrycja przez wiele lat pracowała w Teatrze Bagatela, Monika niedawno skończyła studia, Bartek jest w świecie teatru od wielu, wielu lat i myślę, że no, też prowadził swój prywatny teatr, ma wiele na ten temat do powiedzenia. Ula jest reżyserką. Każdy z Was doświadczył przemocowych zachowań i chciałabym, żebyście po kolei, zaczynając od Patrycji Babickiej, opowiedzieli o tych doświadczeniach, każde ze swojego punktu widzenia i każde ze swojej perspektywy. Poproszę Patrycję. Ja jestem tutaj jako reprezentantka naszej dziewięcioosobowej grupy dziewcząt z Teatru Bagatela, które postanowiło jakby powiedzieć nie dwóm problemom, których doświadczałyśmy w teatrze. Pierwszy problem był taki systemowy, wynikający z niezdrowego sposobu wykorzystania hierarchii zawodowej, co w skrócie można nazwać mobbingiem po prostu. Nazywałyśmy to nawet wewnątrz naszej grupy caratem, systemem totalitarnym. Do tego jakby stopnia czułyśmy się osaczone. A drugi problem to było przekraczanie granic fizyczności. Dochodziło do różnego rodzaju pocałunków z zaskoczenia. Nasze indywidualne spotkania zawsze wiązały się z tym, że nasz dyrektor czuł potrzebę kontaktu fizycznego. Nawet jeśli chodzi o dotyk ręki czy ramienia, no to już dziś, w dzisiejszym świecie wiemy i jasne to jest, że to nie jest nic, czego chciałybyśmy po prostu w świecie pracy doświadczać. No i to właściwie były te dwa bodźce, które sprawiły, że zdecydowałyśmy się z tym skończyć. Oczywiście mam świadomość tego, że mówię to z własnej perspektywy, że dużo łatwiej jest zrobić to w grupie.
żadna z nas nie była wystarczająco silna, żeby powiedzieć nie w pojedynkę. Niektóre koleżanki z tejże grupy doświadczały zachowań, o których wspomniałam wcześniej, przez 20 lat. Ja doświadczałam ich 4 lata. Każda z nas, niezależnie od tego, ile to trwało, myślę, że trwało za długo. Każda z nas miała potrzebę po prostu powiedzenia dość. Na pewno każda z nas dziś, już po tych 2 latach od tego wydarzenia, czuje się silniejsza z powodu tego, że powiedziała nie, że jakby zadbała o swoją godność. Jakby dla nas to była przede wszystkim walka o własną godność. Dziś znajdujemy się tutaj, gdzie się znajdujemy, z państwem również, pochylamy się nad wielkim problemem polskiego teatru i wierzę, że zaczęło się od pojedynczego gestu, pojedynczego sprzeciwu dziewcząt, a skończy się na jakiejś wielkiej zmianie systemowej. Szczerze w to wierzę. Dziękuję. Monika Jarosińska. Dzień dobry. No ja ja tylko też uściślę, ja nie jestem absolwentką, tylko jeszcze jestem na 5 roku, jestem w trakcie pisania magisterskiej, więc jeszcze jestem studentką i ja się spotkałam z przemocą nie bezpośrednio, ponieważ ja byłam w takiej sytuacji, kiedy miałam zastępować koleżankę, która została odsunięta od dyplomu z Pawłem Passinim. I postanowiłam zrezygnować z tej roli w takim akcie głębokiej niezgody na to, że miałam takie głębokie poczucie, że zostało zgłoszone świadectwo przemocy, molestowania seksualnego i nikt z tym nic nie robi. Ja po konfrontacji z tą osobą, po rozmowie z tą osobą postanowiłam, że nie jestem w stanie po prostu brać udziału w takim zastępstwie, po czym po tej mojej niezgodzie zostały zawieszone próby i okazało się, że ta osoba odsunięta nie jest jedyną osobą poszkodowaną w naszej grupie, po czym po tym drugim głosie ruszyły procedury na uczelni wewnątrz szkolne. Natomiast w pewnym momencie jako cała grupa stanęliśmy w takim miejscu, że musimy sobie radzić sami. Procedury wewnętrzne się zakończyły. I tak naprawdę poza spisaniu raportu nic więcej się nie wydarzyło. I między innymi to sprowokowało. Po prostu postanowiliśmy zgłosić się do mediów, do ciebie, Igo, żeby o tej sytuacji powiedzieć publicznie. Myślę, że z takiego poczucia bezradności i też po tym reportażu, co wydaje mi się też znaczące, zgłosiło się o wiele więcej głosów niż tylko te z naszej grupy, które potwierdzają te słowa, które mogłyby zostać zamiecione pod dywan. Mówię o tej pierwszej skardze, pierwszej osoby, która została moim zdaniem potraktowana bardzo niepoważnie i przemocowo, jeśli chodzi o system. Ula? Dzień dobry. Ja tutaj trochę zostałam przez ciebie, Iga, zaskoczona przed rozpoczęciem takim zadanym pytaniem, żebym powiedziała trochę o przemocy, która jest wobec reżyserów. O tyle zaskoczona, że ja się w dużej mierze od iluś lat zajmuję przemocą, która jest uprawiana przez reżyserów, w związku z czym musiałam sobie tu zrobić szybko notatki, żeby odwrócić tę sytuację. Bo tak, my też, reżyserki, reżyserzy, my też jesteśmy ofiarami przemocy, ale myślę, że przy okazji tego mojego zaskoczenia warto tutaj wspomnieć o tym, że to jest pewien łańcuszek podawany dalej, to znaczy, że przemoc ma taki charakter że ona się mnoży po prostu, że jakby jesteśmy w jakiś sposób zaklęci w takim trójkącie
ofiara, świadkowie, świadkinie, oprawcy i że wszystkie te trzy pozycje, one są mogą być wymienne. I myślę, że to jest też bardzo istotne, bo w kontekście tych historii, chociażby tych, które przed chwilą przypomniały Patrycja i Monika, to często jest tak, że czasem niektórym osobom wstyd jest powiedzieć o tym, że doświadczyły takiej albo innej formy nadużycia czy zachowań przemocowych, ale wydaje mi się, że warto, żebyśmy też pamiętały i pamiętali o tym, że mówimy o całym spektrum, że jakby nie ma znaku równości pomiędzy nie wiem, rzucaniem w kogoś przedmiotami, czy molestowaniem seksualnym, albo długotrwałym mobbingiem, a złośliwymi żarcikami seksistowskimi, czy podważaniem i lekceważeniem kogoś. Ale prawda jest taka, że to wszystko tworzy jakąś bardzo dużą sieć takiej kultury przemocy, która faktycznie tutaj funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o... ja mam wrażenie, że przemoc wobec reżyserek i reżyserów jest na bardzo wielu różnych poziomach i często dosyć trudno uchwytna. To znaczy, z jednej strony muszę najpierw zacząć od tego, że przemoc ta jest zależna też od płci, ponieważ ja na przykład z zaskoczeniem ostatnio dowiaduję się, że ciągle wobec moich koleżanek reżyserek młodszych wiekowo lub starzem ciągle są stosowane takie pseudo dowcipne sytuacje, że przechodzą na rozmowę do dyrektora, czy dyrektorki rzadziej, ale do dyrektora teatru i najpierw muszą wysłuchać półgodzinnych albo godzinnych opowiastek, anegdotek o tym, że jeszcze jakiś czas temu to studentki reżyserii były tylko po to, żeby znaleźć sobie tam męża i pełniły taką funkcję paprotki, a reżyserka to jest takie pomieszczenie, a nie osoba. I to jest oczywiście jakieś super lightowe w kontekście tego, o czym było mówione przed chwilą, ale prawda jest taka, że jak to się zdarza i zdarza i zdarza i zdarza i trzeba to przewalczyć, to jest zostawia to ślad na psychice dosyć głęboki i prawda jest taka, że fakt, że mimo tego, że mamy bardzo sfeminizowany ten zawód w tej chwili, i tu muszę się też odnieść do tego, co powiedziałaś, że jestem członkinią Gildii Reżyserów. Nie, jestem członkinią Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych, bo to naprawdę ma znaczenie i to są naprawdę różne doświadczenia, ponieważ też jak rozmawiam z moimi koleżankami, które uprawiają ten zawód, to różnego rodzaju seksistowskie zachowania ze strony różnych osób, aktorów, zespołów technicznych, o dyrektorach już mówiłam, ale to działa na zasadzie takiego jakby podważania prawomocności bycia tej osoby w tym zawodzie i na tej pozycji, na której jest. Jest też coś takiego, że w tym zawodzie my się często spotykamy, to jest szeroki temat, myślę, że dzisiaj zupełnie nie jest miejsca na to, ale warto o tym wspomnieć, z przemocą ekonomiczną, to znaczy i podam przykład taki, że na przykład na samym początku pracy nadal tak jest, że osoby debiutujące lub robiące drugi, trzeci spektakl pracują. Teraz mówię tylko o pracy w teatrze, chociaż my też mówimy, staramy się mówić bardzo głośno o tym, że nasza praca zaczyna się przed rozpoczęciem prób, bo musimy się szeroko przygotować do tej pracy, ale załóżmy, że liczymy samą tę pracę faktycznie w teatrze, która trwa 2 miesiące, 3 miesiące różnie, no to są jakieś kwoty rzędu 3000 coś za ten okres Ja myślę, że to jest też temat, który nie został tak naprawdę mocno rozpoznany i nie jest w żaden sposób transparentny i też osoby boją się o tym mówić, bo to jest też poniżające i trudne do poruszenia. Oczywiście jest tak, że my zderzamy się przede wszystkim z przemocą lub przemocą, z zachowaniami przemocowymi, z jakimiś nadużyciami, z różnego rodzaju zachwianiami naszego poczucia wartości w relacji z instytucjami, a więc przede wszystkim z dyrektorami i dyrektorkami tych instytucji, co myślę, że dosyć znaczące jest to, że często jak rozmawiamy między sobą o dyrektorach, dyrektorkach, to mówimy sobie właśnie ludzki pan odpisuje na maile, wow, bo odbiera telefon, super, a wydawałoby się, że to jest jakaś taka podstawa,
No otóż nie, ale przede wszystkim jest tak, że na przykład ja już pracuję ponad 15 lat i do tej pory zdarza mi się dostać umowę do przeczytania, która jest napisana w taki sposób, że jak ją czytam, to mam ochotę ją wyrzucić do śmieci, bo ona jest tak sformułowana, żebym ja jako osoba ją podpisująca czuła się jak śmieć, ponieważ tam jest tyle obostrzeń i tyle założeń, że co się stanie i co ja będę, jakie kary będę musiała zapłacić, jeśli czegoś tam nie dotrzymam, a nie ma w żaden sposób na przykład zabezpieczonego mojego interesu, to prawdopodobnie też wynika w dużej mierze z tego, że prawnicy, prawniczki piszący te umowy, proponujący te umowy często nie do końca rozumieją specyfikę pracy artystycznej i to jest pewnie jakiś tam problem, ale ponieważ to podpisywanie umowy jest jakby zakończeniem całego procesu starania się o pracę, który sam w sobie jest bardzo trudny i właśnie tych ludzkich dyrektorów i dyrektorek jakby tam szukamy często z nadzieją, a nie zawsze się na nich natykamy, no to ta umowa często jest takim, kiedy już się dochrapaliśmy do tego momentu, że wreszcie będziemy coś robić, to jest często takim gwoździem do trumny i poczuciem, że znowu trzeba udowadniać, że się nie jest wielbłądem. Ale fakt jest faktem, że zdarza się też tak, szczególnie na początku i to jakby te różne formy nadużyć, one się naprawdę zdarzają, szczególnie na początkowym okresie pracy osób wchodzących w zawód i my na przykład w gildii ciągle do nas docierają takie sygnały, że takie rzeczy się ciągle dzieją, że zdarzają się też przypadki uporczywych, jakichś takich uciążliwych, lekceważących, podważających zachowań ze strony już aktorów, aktorek mających już bardzo wysoką pozycję, ze strony zespołów technicznych, właśnie szczególnie w stosunku do reżyserek, takiego udowodniania niewiedzy i tego, że zupełnie nie powinno się to znajdować, że nie mają prawa na przykład domagać się wykonania pracy, która została w jakiś tam sposób ustalona. Ja ze swojej strony też szczególnie upokarzająco wspominam różnego rodzaju dyskusje, ale wiem, że to nie jest jednostkowe doświadczenie dotyczące warunków pracy, to znaczy tego, że na przykład trzeba tłumaczyć, że osoba, która przyjeżdża pracować do obcego miasta na 3 miesiące, dobrze by było, żeby miała jednoosobowy pokój, fotel, czajnik, który może zrobić herbatę, bo jakby i żeby pod łóżkiem nie było pleśni, też byłoby miło, gdyby jej tam nie było. To jest tak, że to też oczywiście wynika z tego, że jak my najczęściej pracujemy jako freelancerki i freelancerzy, co powoduje, że znajdujemy się poza systemem pracowniczym, poza kodeksem pracy, poza takim myśleniem o nas, jak o właśnie pracownicach, pracownikach instytucji regularnych. I to powoduje, że my właściwie o każdy element tego zaistnienia w tym systemie musimy jakoś walczyć. I to jest tak, że my na przykład teraz w tej chwili najczęściej właśnie w naszym związku zawodowym w gildii spotykamy się z sytuacjami, w których musimy wspomóc nasze członkinie, członków w walce z instytucjami w momencie, kiedy na przykład z powodu tego, że pandemia, załóżmy, przerwała procesy pracy i instytucja nie chce wypłacić pieniędzy, jakoś się miga od tego, żeby wypłacić pieniądze. Niepodpisywane są te umowy bardzo długo, mimo tego, że to jest nielegalne, to się ciągle zdarza. No i jakby takimi największymi chyba rejonami, które są najbardziej bolesne na poziomie tej bezsilności, to są nasze starcia z decydentami, decydentkami, w sensie z organizatorami, ale często dyrektorzy, dyrektorki też biorą w tym jakiś udział, albo są po naszej stronie, albo nie, czyli różnymi formami cenzury. Ale tak jak mówię, to jest bardzo szerokie spektrum i różne przedziały tematyczne. Bartku, jak się czujesz? Wytrzymałeś to, co Ula mówiła? Średnio, ale wiesz, po prostu uważam, że
trochę bardziej trzeba cały obrazek dać, wydaje mi się, bo ja przynajmniej tak wierzę, ale powiem wam, że takiego doświadczenia nie mam, bo ja próbuję jednak w jakiś sposób maksymalny opiekować się twórcami, których zapraszamy do teatru, stawiać sprawy jasno od samego początku i tak dalej. Ale ja na przykład wierzę, że to nie jest jakby główne doświadczenie reżyserów. To znaczy, że warto na takie sprawy zwracać uwagę, ale cały ten organizm teatralny jest o wiele bardziej złożony. Ale dwie rzeczy. Po pierwsze, ja wychodzę z założenia, że przemoc będzie zawsze. To znaczy, że po prostu my nigdy tego nie unikniemy i nawet jeśli dokona się... Natomiast cała istota polega chyba na tym, w jaki sposób my się wobec tej przemocy określamy. Znaczy, że cała ta sytuacja, która się już wydarzyła, jest bardzo dobrym symptomem i znakiem, który właściwie moim zdaniem już polepsza sytuację. Bo ja wierzę, że już napiętnowanie pewnych zachowań, zwrócenie uwagi na pewne mechanizmy spowoduje zwiększenie uwagi, inną formę, blokowanie pewnych jakichś swoich odruchów czy tendencji u ludzi, którzy mają jakieś zachowania przemocowe. To się już będzie działo. Znaczy to już w jakiś sposób się pojawi. I równocześnie tak paradoksalnie chciałem zwrócić na jeszcze jedną uwagę, że pamiętajcie też o tym, że w gruncie rzeczy, ja w to wierzę bardzo mocno, wydaje mi się, że to trochę tak jest, że cały ten ruch antyprzemocowy, ten ruch też Me Too, on w gruncie rzeczy jest jakąś pochodną narracji czy pewnej dyskusji, która od wielu lat prowadzona jest przez ludzi kultury. To znaczy, że jakby bez względu na to, że w teatrach czy w różnych strukturach się dzieją różne rzeczy, to równocześnie cała praca artystów, tego nakłuwania tej rzeczywistości, uwrażliwiania jej w perspektywie społecznej od lat w Teatrze Polskim, ale również też na świecie, w gruncie rzeczy prowadzi do jakiegoś takiego upodmiotowienia tych potrzeb, prawda, i wyrażania ich w sposób bardziej zdecydowany i otwarty. Po prostu mówię o tym, dlatego że dla mnie cały czas instytucja kultury jest przestrzenią nadziei i to w gruncie rzeczy wbrew wszelkim tendencjom, jakie nas otaczają. Bo ja uważam, że w tej chwili żyjemy w rzeczywistości, w której się ta przemocowość intensyfikuje, że tego doświadczają bardzo mocno właśnie dyrektorzy instytucji, którzy się znajdują w pewnych kleszczach, pod względem bardzo niejasnej ewaluacji ich działań jako dyrektorów instytucji, systemu, który w gruncie rzeczy tworzy nieustające pułapki na ich decyzje i decyzje są w zależności od tendencji i chęci organizatora interpretowane w sposób absolutnie subiektywny, ambiwalentny. Czyli jest jakaś, nawet jeśli się poruszasz w ramach prawa, to tak naprawdę ono jest tak i daje szerokie spektrum interpretacyjne, że możesz, a przecież instytucja kultury jest przestrzenią podejmowania ryzyka. Ja zawsze robiąc Boską Komedię zwracałem na to uwagę i podkreślałem, że polski teatr się bardzo tym, że tak powiem, może szczycić, że jednak w tych przestrzeniach wielu teatrów otwartych, i to jest kilka teatrów, które szczególnie wykonały pracę w tym zakresie, jest bardzo mocne wsparcie dla młodego twórcy, otwarcie na debiuty, jakby dawanie możliwości rozwoju i to bym powiedział nawet często bezwarunkowe w jakimś sensie, w jakimś zakresie. To znaczy, że się stawia na to, że to będzie w pewnym momencie jakaś przestrzeń nieoczekiwana i zaskakująca, a nie sformatowana. Natomiast generalnie jest i generalnie instytucja w tym trybie powinna funkcjonować, to znaczy, że ona jest generatorem albo burzy właściwie pewną strefę komfortu publiczności czy tego społecznego oczekiwania. Oświetla różne rzeczy i zupełnie inne perspektywy niż się spodziewamy. Natomiast oczekiwanie strukturalne jest inne. I tu jest, z jednej strony jest totalna próba takiego spragmatyzowania instytucji, do określenia jej funkcji, pytania właściwie po co i dlaczego. Czyli mamy sytuację, w której jedni próbują ją skrajnie ekonomizować, inni próbują zapytać w ogóle pytanie o funkcję. Czyli tak, myślę, że my cały czas funkcjonujemy jako dyrektorzy w takim trochę... Ja miałem takie poczucie, że od paru lat tak naprawdę właściwie cały czas próbujemy uzasadnić, dlaczego ta instytucja kultury czy teatr funkcjonuje. Wiecie, to znaczy, jak już się nie skupiamy tak naprawdę na rozwoju samej instytucji, tylko walczymy o przetrwanie jej.
I oczywiście Łaźnia jest przykładem zupełnie innym niż przykłady teatrów dużych, repertuarowych, o dużej strukturze hierarchicznej, wynikającej z tradycji, wynikającej z bardzo dużych zależności regulaminowych, formalnych, które są w instytucjach rozbudowane i od wielu lat często też niezmieniane z różnych powodów. Łaźnia, ale mimo wszystko ja tego też doświadczam i doświadczałem, ale muszę wam powiedzieć, że jak tak analizowałem tą swoją drogę, to chyba jednak było tak, że ja jako jeszcze student szkoły teatralnej, zderzając się z pewnym jednak mocno zhierarchizowanym sposobem i komunikacji z artystą i pewnych oczekiwań ze strony instytucji, wybrałem niezależność. To znaczy moja odpowiedź na potencjalną przemoc instytucji kultury czy teatru była taka, że ja po prostu poszedłem w stronę tworzenia na początku zupełnie niezależnego stowarzyszenia, które po latach zostało przekształcone w instytucje, które w gruncie rzeczy z punktu założenia takiego fundamentalnego w pierwszym punkcie swojego statutu ma na celu rewitalizację dzielnicy, czyli w ogóle stworzenia jakiegoś takiego nowego formatu komunikowania się ze światem poprzez projekty społeczne, edukacyjne i produkcje teatralne. Nie ma stałego zespołu, w gruncie rzeczy jest instytucją o niewielkiej strukturze zatrudnieniowej, po to, żeby zminimalizować tą pułapkę, w którą instytucja wpada, kiedy zaczyna się instytucjonalizować i zaczyna być ciałem zbiurokratyzowanym, ciałem coraz bardziej, że tak powiem, szczelnym na pewną emocjonalność, na to, co jest jakby nieoczekiwane, to, co jest jakimś przekraczaniem i co się jakby wymyka właśnie takim twardym kategoriom oceny wydajności instytucji i tak dalej. Z tym jest zawsze problem. I muszę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że też naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma czego zazdrościć dyrektorom szczególnie, dlatego że presja jest gigantyczna. Gigantyczna jest presja polityczna w tej chwili. Przecież my jesteśmy jednak w społeczności, w której jest usankcjonowany język przemocy, to znaczy i wynikiem wyborów i w ogóle tym, jakim on funkcjonuje w debacie publicznym. My właściwie jesteśmy zdominowani przez język wykluczania, język przemocowy. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. To nam się, ja na przykład dla mnie to jest jakieś kompletne, jakaś nawet poczucie jakiejś szczególnej porażki, bo wydawało mi się, że cała praca moja, którą ja wykonuję, jest właśnie po to, żeby dokonać jakiejś takiej refleksji nad sensownością wspólnotowego myślenia, tych wartości fundamentalnych, które nas łączą, tworzenia takiego miejsca, które w sposób autentyczny, właśnie autentyczny, a nie blichtrowy czy narracyjny, tylko deklaratywny, ale będzie to tworzyć i budować. I w gruncie rzeczy ten obraz rzeczywistości dookoła mnie trochę przeraża. I wydaje mi się, że ta presja jest też wynikiem i to jest właśnie taka sztafeta przemocowa, to znaczy tak jak w rodzinach alkoholowych, tak mi się wydaje, że trochę tak wygląda, że jest gigantyczne oczekiwanie efektywności, jest duże parcie na sukces, przecież to też jest presja dyrektora, znaczy on też się z tym musi zderzyć. W jaki sposób ma, to jest ewaluacja ekonomiczna, jest szereg rzeczy, które budują tą presję, a najgorsze jest chyba jednak to, że my w ogóle w naszym systemie nie mamy w sposób właściwy ulokowanej instytucji i w ogóle rozumienia kultury i roli. Słuchajcie, my o to walczymy od lat, ale naprawdę bariera pojawia się na poziomie politycznym i ta kultura jest ciągle fakultatywna i ciągle jest po prostu, no, więcej problemów stwarza niż potrzeb generuje. I to powoduje, że my już jesteśmy z punktu wyjścia uprzedmiotawiani. To znaczy, że my jesteśmy problem making jakimiś instytucjami. A to jest automatycznie też bardzo mocno uderza w jakby poczucie własnej wartości. Czyli od tego się zaczyna. I że dyrektor zaczyna być sfrustrowany. Znaczy zaczyna być frustracja, bo ty wykonujesz pracę, która jest nieproporcjonalnie większa niż praca urzędników Wydziału Kultury czy innych urzędników magistratu, bo jak wiecie, że doskonale są to zaangażowanie w pracę w teatrze jest i głęboko emocjonalne i o wiele więcej w limicie czasowym niż standardowo i tak dalej. Wymaga błyskawicznych, dynamicznych decyzji, wymaga przede wszystkim umiejętności zarządzania kryzysem, to jest permanentny kryzys w instytucji kultury, a szczególnie w teatrze. I na to zrozumienia nie ma wsparcia. Czyli jeszcze w jednym skrócie bym powiedział, że coś się takiego stało, a to się pogłębia w ogóle. Znaczy to nie jest tak, że to się zmniejsza, to się pogłębia i coraz bardziej się buduje przestrzenie opozycyjne, a nie przestrzenie połączone. Wydziały kultury, magistrat, prawda, organizator, jednostka samorządowa i tak dalej. Znaczy
pojawiło się coś takiego, co jest kompletnym brakiem zaufania. W momencie, kiedy się pojawiła ta narracja taka bardzo wykluczająca w przestrzeni publicznej, zwiększyły się tryby kontrolne, procesy kontrolne. Tego jest po prostu w tej chwili tak dużo, że a to oznacza, że na co dzień się właściwie próbuje tłumaczyć z rzeczy absurdalnych, to znaczy z takiego normalnego funkcjonowania. No to, tutaj anegdot można byłoby mnóstwo mówić. Tylko to wszystko nie jest anegdotyczne, bo to uderza w rdzeń w ogóle sensu pracy, którą się wykonuje. I teraz jak funkcjonować jako dyrektor, który odpowiada za duży zespół, ale również odpowiada nie tylko strukturalnie, ale odpowiada też w przestrzeni motywacyjnej, dawania sensu, jednak rezonowania pewnymi ideami, które on też w jakiś sposób wniósł, biorąc pewną odpowiedzialność artystyczną za instytucję. Ma też, musi stworzyć zespół, musi ludzi jakby motywować do tego, że oni po prostu widzą sens tej szczególnej pracy, jaką jest praca artystyczna, a nie przychodzą tylko do zakładu, żeby odbębnić swoje. Wiemy, że są teatry, które to wspaniale robią, wiemy, że są teatry, którym się nie udaje przekuć tej energii na coś takiego. I to jest jakiś poważny w ogóle kryzys. No ja jeszcze oczywiście mam to doświadczenie zmielenia mnie przez te fałszywe oskarżenia, przez jakiegoś prokuratora. To są czysto polityczne działania, które kosztowały mnie kilka lat życia i były absolutną traumą. I oczywiście te pytania i to doświadczenie też jakiś rodzaj pytań we mnie wzbudziło, ale to są już taki właściwie smutny obraz świadomości tego, że rzeczywiście to, co robimy, jest nasycone, że tak powiem, wiarą bardzo subiektywną, ale naprawdę w tym obiektywnym pejzażu rzeczywistości polskiej, politycznej, to są po prostu rzeczy praktycznie nieistotne. I to jest moment, w którym jest strasznie jakby trudno sobie, wiecie, no jak ci ktoś, zresztą w naszym zawodzie to jest w ogóle ważne, ta motywacja pozytywna. Dlatego też te rozmowy o przemocy są istotne, dlatego że przemoc wiąże się zawsze z pewnym rodzajem jakby negatywnym, prawda? Czymś, co jest blokowane, nie ma przestrzeni afirmacji w tym. I teraz, ale to jest naprawdę jakby już to się już dzieje, po prostu jakby implantowane jest systemowo coraz bardziej. To znaczy, że w ogóle służba publiczna, etos, odpowiedzialność zaczynają być, to są pojęcia, które są cynicznie wykorzystywane. W etos pracy się w Polsce nie wierzy. Znaczy nie ma czegoś takiego jak etos pracy. To znaczy dyrektor, to jest chyba w ogóle jakaś tradycja, dyrektor. Ja miałem takie doświadczenie kiedyś, kiedy pozwoliłem sobie krytycznie się wypowiedzieć na temat dyrektora Burgtheater Nowego, który się pojawił, znałem go wcześniej, nie podobały mi się jego spektakle i koleżance z zachodu mówię, słuchaj, no ale on coś tam, on przecież co to, on słaby. On mówi, ale jakie to ma znaczenie? To jest dyrektor Burgtheater. I ja sobie uświadomiłem wtedy, że ja wtedy wystartowałem z taką polską mentalnością, której się wydaje zawsze z tej perspektywy taki trochę kogucie mówisz o czymś, a zapominasz o tym, że pewne stanowisko, pewne osiągnięcia są efektem też procesu. I uważam, że na Zachodzie to jest taka świadomość, że to, że jesteś dyrektorem instytucji, to jest proces różnych osiągnięć, pracy i tak dalej, i tak dalej. I to jest pewien efekt, prawda? I w związku z tym też masz większą odpowiedzialność i tak dalej. U nas tego nie ma. U nas coś się takiego stało, że w gruncie rzeczy my mamy albo w głowach, że to jest jakiś przypadek, albo że to jest właśnie ktoś, kto jest z punktu wyjścia opresorem. Nie wiem, czy to jest kwestia jakaś historycznych zaszłości dotyczących w ogóle mentalności polskiej, ale trochę też sami siebie w tym nie szanujemy. Czyli w gruncie rzeczy pytanie o tą podmiotowość wzajemną, nie? O ten szacunek wzajemny, o tę nieprzemocowość wzajemną jest pytaniem, które w gruncie rzeczy każdy w sobie rozstrzyga, bo to jest jeszcze jedna jakby taka teza wrzucona do naszej rozmowy, bo strasznie jest niebezpiecznie mówić o tych sytuacjach z perspektywy takiej w ogóle wyższości moralnej. Znaczy ja na przykład mam duży problem z ocenianiem tych wszystkich sytuacji, które się wydarzają. Po prostu, bo jakby w gruncie rzeczy wolę w tej chwili się skupić nad tym, w których momentach ja być może przekroczyłem lub przekraczam, czy w jaki sposób mogę przekroczyć, albo jak chronić w instytucji tą przestrzeń, która w gruncie rzeczy nie replikuje tych różnych zachowań przemocowych, bo ona się pojawia, właśnie też się pojawia na różnych szczeblach. Tego było mniej kiedyś, teraz troszeczkę jest więcej, też się zmieniła struktura instytucji po tych moich wydarzeniach. Jest inny dyrektor naczelny, też pewne priorytety się pojawiły inne jakby w przestrzeni właśnie zespołu pracowników. Można powiedzieć, że bardziej została ta instytucja sformalizowana, zinstytucjonalizowana,
zmarginalizowana, więc jakiś komunikat jest czasami niezgodny, ale to są rzeczy do przetrwania. Więc systemowo mamy problem i w związku z tym, ponieważ jakby kultura polityczna w Polsce jest taka, a nie inna, to po prostu też idzie na dół. I mi się wydaje, że mogę przerwać, bo tutaj Ula dobija się, chciałaby Bartku odpowiedzieć ci. Ula, proszę cię o głos. Czy wydaje mi się, że ta sztafeta, o której Bartek powiedział, to jest, znaczy z nią jest taki problem, że tak, ona funkcjonuje, ale problem polega na tym, że jakby to osoby, które mają władzę, mają obowiązek jakoś ją poddać przemyśleniom i spróbować ją zatrzymać. Znaczy, to jest też coś, o czym my często zapominamy, że różne zachowania przemocowe się wydarzają, ponieważ przemocowcy je mogą zrobić. To znaczy, ponieważ są na pozycji, z której mogą się dopuścić tej przemocy czy nadużyć. I ponieważ czują, że nic im za to nie grozi, albo grozi im za to bardzo niewiele. I wydaje mi się, że to jest też... Dlatego ja mam taki problem z przestawieniem się na to, żeby zacząć mówić o przemocy wobec reżyserek i reżyserów, bo mam takie poczucie, że to nie w tę stronę powinna iść refleksja. Znaczy to nie jest tak, my oczywiście w związku zawodowym musimy się zajmować tym i jakby bronić naszych członkiń i członków i tak dalej, i tak dalej. To jakby to oczywistość. Ale w sytuacji, w której się stykamy z tak poruszającymi opowieściami i umówmy się, że dla wielu osób z naszego środowiska te opowieści nie są jakimś ogromnym zaskoczeniem. Znaczy te nazwiska, które padają, te przykłady, które padają, to nie jest tak, że my nic nie wiedzieliśmy. To jest tak, że bardzo wiele osób w naszym środowisku wiele rzeczy wiedziało, domyślało się, wyczuwało, plus... Myśmy wszyscy wiedzieli, to znaczy ja mam całą listę tych nazwisk, anegdot i tylko odkreślałam, czy to się potwierdza, czy zaprzecza. Tak. Cały rok w zasadzie to polegało na tym, że miałam tę długą listę i tylko wpisywałam potwierdzone. Ja nie mam ani jednej historii, ani nazwiska, co by ludzie mi mówili, że absolutnie to jest nieprawda, to są wszystko plotki, nic takiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, odezwali się ludzie, którzy myślałam, że niektóre historie naprawdę są być może jakąś towarzyską plotką, bo wydawały mi się naprawdę nieprawdopodobne, po czym, nie wiem, parę dni temu odezwały się osoby, które to potwierdziły, no i naprawdę już mi opadła szczena. Więc no wszyscy wiemy od lat, to znaczy to jest najgorsze, że właśnie wiemy, no i co? No i właśnie i tutaj też się nie, też jakby muszę powiedzieć, że się nie zgadzam, bo to nie jest tak, że ta przemoc, powiedziałeś Bartku coś takiego, że ta przemoc nie zawiera przestrzeni afirmatywnej, czy tam perspektywy afirmatywnej. Problem polega na tym, że przemoc była afirmacją metod. Nadal jest w wielu przypadkach, to znaczy, że te opowieści o tym, jak to trzeba złamać młodych ludzi w szkole, jak to trzeba ich doprowadzić na skraj ich wytrzymałości emocjonalnej, żeby oni poznali swoje możliwości, żeby się rozchwiali na tyle, żeby potem mieli na pstryk daną emocję. Jak to my jako reżyserki, reżyserzy musimy ich złapać za mordę i musimy, nie możemy im wszystkiego mówić, bo oni nie powinni wszystkiego wiedzieć. Jakby to nie, jakby, ja nie wiem, ja mogłam tak przez godzinę recytować reguły, które nie są jakimiś tajnymi regułami, tylko dokładnie na tym funkcjonował, jakby na tym było budowane cała masa mitów i to się trochę oczywiście też wiąże z tym, że my rozmawiamy też o tym, że wszyscy chcemy być tymi wybrańcami, wszyscy chcemy być tymi artystkami i artystami, którzy się zapisują złotymi zgłoskami w historii teatru i teraz te anegdoty o tym, że ktoś w kogoś rzucał albo komuś powiedział takie straszne słowo lub inne, lub kogoś uderzył, lub kogoś tak zgnoił straszliwie, że ten płacząc i lejąc pot z siebie doszedł do jakichś po prostu niewyobrażalnych efektów. My wszyscy zostaliśmy na tym wychowani i wszyscy chcemy też dobić, chcieliśmy dobić do tego panteonu. I to jakby o tyle, być może część tu jest jakaś specyfiki polskiej, ale to jak w takim razie wytłumaczyć list, który dotyczył zachowań Fabra? Znaczy to nie jest, jakby sztuka zawiera w sobie tyle nieformalnych jakby
historia sztuki i teoria sztuki budowana na pewnych kanonach wybrańców zawiera w sobie tyle nieformalnej hierarchii, która już sama w sobie formalna hierarchia jest rzeczą, z którą trudno walczyć i trudno jakby nie doprowadzić do nadużyć przemocowych, formalnej hierarchii, ale u nas jest mnóstwo nieformalnej hierarchii i naprawdę uświęcania środków tym, że stworzymy jakiś nie wiadomo jaki wspaniały efekt. Patrycja, bo chciałaś coś dodać? Też się chciałam tutaj odnieść do tego, co powiedział Bartek, ponieważ powiedziałeś coś takiego, że teatr jest przestrzenią nadziei i miejscem, które ma pobudzać do refleksji. Ja myślę, że rzeczywiście jest, natomiast w tej sytuacji, o której teraz rozmawiamy, jest bardziej takim przestrzenią refleksji dla widza, natomiast w środku dla nas w systemie jest czymś, co jakby śmierdzi zgniłym jajem i nie bójmy się tego powiedzieć. Też jakby nie przekonał mnie gdzieś argument tego, że teatr jest organizacją, która boryka się z różnymi problemami biurokracji, no jakby wiele jest takich wiele jest takich branż, w których problem biurokracji istnieje, funkcjonuje, ogranicza też w jakiś sposób pracę ludzi, natomiast niekoniecznie jest, należy znak równości tutaj postawić pomiędzy takiego rodzaju problemami dyrektorów a przemocowością. Jeszcze zastanawiam się nad tym, nad kwestią całego zmiany systemu, co to oznacza, bo często mówimy o tym, no musimy zmienić system, czyli co, wyobrażamy sobie, że po prostu teraz grupa dyrektorów usiądzie i wymyśli nowy system. I myślę, że jakby musimy poszukać rozwiązania w takich naprawdę podstawowych rzeczach, jak w komunikacji, bo przecież praca w teatrze jest pracą zespołową. Nie pracujemy w pojedynkę, pracujemy w grupie. Już dziś nauczyliśmy się poprzez różnego rodzaju sytuacje, które zostały w mediach przedstawione i opisane, nauczyliśmy się patrzeć inaczej na relacje podczas prób czy na relacje zawodowe w teatrze. I wydaje mi się, że od tego, na tym powinniśmy się skoncentrować na samym początku, czyli przyglądać się sobie, przyglądać się swojej komunikacji, bo nie uważam, żeby to było coś nadzwyczajnego pracować w zespole, w którym panuje komunikacja równościowa, że ludzie się nawet pracując nad trudnymi, delikatnymi tematami porozumiewają komunikacją pozbawioną jakiejkolwiek przemocy czy mobbingu. Pracuję w takich zespołach, wiem, że to jest możliwe i wydaje mi się, że tutaj dużo też zależy od kultury osobistej. Być może powinniśmy porozmawiać o predyspozycjach do zawodu, jakie predyspozycje we współczesnym świecie powinien mieć dyrektor teatru, czyli dyrektor miejsca, w którym pracują wrażliwi ludzie, bo jakby w teatrze nie wystarczy ludziom ułożyć grafik, prawda? Tylko trzeba znać wrażliwość całego zespołu i umieć tym zarządzać. Jeżeli myślimy o rozwiązaniach systemowych, to przyjrzałabym się po prostu samemu zarządzaniu teatrów z punktu widzenia właśnie takich kwestii jak zarządzanie ludźmi. Czyli to nie są rzeczy oderwane od rzeczywistości, to nie są tematy, z którymi wcześniej się nikt z nas nie spotkał. Wydaje mi się, że jak spojrzymy na wiele przykładów polskich teatrów, to są takie miejsca, w których da się pracować normalnie i nie musimy mówić o przemocy. Stąd już podsumowując, nie widzę związku pomiędzy jakby problemami dyrektorów. Rozumiem, że przemoc rodzi przemoc, frustracja rodzi frustrację i tak dalej, natomiast no, trudno mi tutaj postawić znak równości między tym, że dyrektorzy mają różne biurokratyczne problemy, borykają się z relacjami ze swoimi zwierzchnikami. I co? I należy w związku z tym usprawiedliwiać sytuację przemocy wobec zespołu w hierarchii zawodowej? Nie rozumiem tego. Mogę poprosić o głos Monikę Klonowską, bo tak chciałabym, żeby ona zebrała te wszystkie głosy. Tylko słowo, bo to jakieś nieporozumienie, przepraszam Patrycja. Ja tego nie mówię po to, żeby usprawiedliwiać przemocowość, tylko buduję perspektywę również chorego systemu.
który od samego początku naprawdę buduje jakąś jakby nieadekwatność naprawdę do zadań czy sposobu funkcjonowania instytucji z tym, jak jest konstruowany, czy jakie są te zależności. To po prostu naprawdę idzie potem w dół na różnych poziomach. Mamy z tym problem, więc tylko tyle, żebyś Monika mogła dalej kontynuować. No, czy widzisz tutaj jakieś, nazwałabyś te problemy, które tutaj goście opisali, czy ty jako psycholożka i osoba, która pracuje nad nowymi kodeksami w instytucjach kultury, widzisz jakieś rozwiązanie skuteczne? Wysoko postawiona poprzeczka. Tyle tutaj historii i takich indywidualnych, o których mówiła Patrycja, Monika, ciężkich bardzo przeżyć i z pozycji własnej, z pozycji obserwatora i grupowo, indywidualnie. Też sporo tutaj wypowiedzi o kwestiach systemowych, o takich zastanych rzeczywistościach, ja bym to nazwała kulturami organizacyjnymi, gdzie w zależności nie tylko, tak jak powiedziałaś Patrycjo, od kultury osobistej, ale przede wszystkim właśnie od kultury organizacyjnej, co jest tolerowane w danej instytucji, a co nie, zależy, czy to jest miejsce, które daje przestrzeń na przemoc i na zmowę milczenia i na lęk przed tym, żeby to ujawnić, czy też po prostu nie. Ja chciałam powiedzieć ze względu na to, czym się zajmuję, że do tej pory wielu dyrektorów teatrów i w ogóle instytucji kultury, ale mówimy tutaj o teatrach, nie wie o tym albo nie dopuszcza do siebie, że podlegają ustawowemu obowiązkowi przeciwdziałania zachowaniom przemocowym takim jak mobbing czy dyskryminacja, w tym molestowanie i molestowanie seksualne. Co to znaczy? To znaczy, że ustawodawca nie określa, że powinno być to robione wtedy, kiedy coś wypłynie, kiedy jakaś sytuacja się ujawni, tylko powinien stwarzać takie warunki, takie, można powiedzieć, regulacje, do których każda osoba, która doświadczy zachowań niepożądanych, będzie mogła się odnieść. W wielu teatrach też wprowadzamy taką instytucję osób zaufania, czyli nie żeby od razu zwracać się jakąś skargą do pracodawcy, ale do kolegów wybieranych też w różnych teatrach właśnie przez pracowników, sama słowo, nazwa osoba zaufania pokazuje, że to są osoby, z którymi ludzie chcą rozmawiać o jakichś swoich problemach i to są osoby wykształcone w tym zakresie. Co w takiej sytuacji można zrobić? Czyli czy ta sytuacja wymaga jakiejś mediacji, bo to jest po prostu konflikt, czy też mamy do czynienia już z taką relacją, którą nazywamy takim wzorcem społecznym kat ofiara, czyli że ktoś jest na celowniku, ktoś się na kogoś uwziął, punktuje, czy no ta relacja jednym słowem jest taka jednokierunkowa, te role się nie zamieniają i wtedy już można dostać wsparcie i ewentualnie też zwrócić się z tym do pracodawcy. Natomiast to nie może być traktowane jakoś tak formalnie. No mamy procedurę i koniec. Mówimy tutaj o zmianie postaw. Postaw, które są ustalone, ustawione, utrwalone przez lata. Że w teatrze, no tak jest moje punkt widzenia, ja nie należę do rodziny teatru, ale od dawna współpracuję z teatrami. Czyli może jestem taką daleką krewną. Natomiast rzeczywiście trudne jest to, że są pewne postawy, które ze względu na dobro sztuki, na dobro tego dzieła artystycznego pozwalają, to mówimy takie mamy powiedzenia w języku polskim, że po trupach do celu.
albo cel uświęca środki, tak bardziej lajtowo. I to no, bywało przez wiele lat jakimś wyznacznikiem, no, że powinnaś się czuć dobrze, droga aktorko, bez względu na to, co się dzieje, ze względu na to, że bierzesz udział w czymś wyjątkowym. Pracujesz z takim reżyserem, czy reżyserem akurat w tym przykładzie to był mężczyzna. No i rzeczywiście ludzie, kobiety, mężczyźni bali się zaprotestować, żeby tę wyjątkową szansę, wyjątkowej szansy nie zaprzepaścić. Natomiast mówimy teraz i współpracuję właśnie z akademiami teatralnymi i z teatrami nad zmianą postaw. Postawa ma takie trzy elementy. Pierwsze to jest wiedza. Czyli wiedzieć, gdzie są te granice pomiędzy zachowaniami, które można uznać za trudne, konfliktogenne, wymagające, egzekwujące pewne rzeczy, czy artystycznie uzasadnione, a już zachowania, które mają charakter naruszeń. Czyli wiedza, co jest co, jak to rozumieć. Drugi element postawy to są umiejętności, czyli jak to robić? To mówiła też Patrycja o tym, żeby komunikować się, prawda, bez przemocy, żeby umieć postawić granice, żeby wiedzieć, że jak postawię granice i druga strona jej nie będzie respektować, to że ja mam możliwość pójścia dalej i też mam taką umiejętność, żeby stanąć za sobą i konsekwentnie, to konsekwencja jest tutaj też tą umiejętnością, prawda, dochodzić swojego. Też osoby, które wiedzą, wracamy do tego pierwszego elementu, a są w otoczeniu tej osoby, która jest pokrzywdzona, która jest wybrana za ofiarę, czy to te osoby, tak jak tutaj Monika mówiła o tym, wiedzą, że one też powinny zareagować. Niewiele osób wie o tym, te, które wydaje im się, że dobrą strategią jest nie widzieć, że jeśli nie reagujemy widząc przemoc, to stajemy nie wprost, ale po stronie przemocowca. Dlatego, że on ma poczucie bezkarności i idzie dalej, dalej, dalej. Czuje się rzeczywiście no tutaj z taką możliwością eskalowania swoich zachowań. I trzeci element postawy to są emocje. To jest to, co stoi za przemocą. Czy to jest niskie poczucie własnej wartości? Czy to jest lęk przed jakimś zdemaskowaniem jakichś deficytów? Czy to jest jakieś poczucie, że wszystko mi wolno, jakiś rodzaj takiej agresji, która jest tolerowana, bo dzięki niej osiąga się jakieś no tutaj cele artystyczne. Także jeśli mogę powiedzieć, nad czym pracować, to nad tymi trzema elementami, nad wszystkimi trzema. Jeden, tylko wiedza nie wystarczy. Najtrudniejsze oczywiście, hamulcowe, to są emocje typu zawsze tak było i nikomu nie przeszkadzało. Odpuśćmy to, odpuśćmy, przejdzie i tak dalej. Czemu się czepiają? Po co tutaj polowanie na czarownicę i tak dalej? Czyli no, różne rzeczy, które próbują tak emocjonalnie zdusić to, co się wydarzyło, no i no, takie przywrócić status quo. To jest coś do bardzo, myślę, długiej i konsekwentnej pracy. Natomiast chciałabym, skoro jestem przy głosie, jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Dużo łatwiej jest w tej formalnej relacji zawodowej i tutaj muszę powiedzieć, że mobbing to jest oczywiście zjawisko, które może być i często jest od góry, czyli z tej poziomu wyższej osoby w hierarchii do osób, które są niżej. Mobbing może być w poziomie, ale także to, co mówiła tutaj Ula, że to pytanie padło, mobbing może być także od osób na niższym poziomie do osób, które zarządzają nawet instytucją czy jakimiś zespołami. Ale tutaj mamy regulację, tak jak powiedziałam, tutaj pracodawca jest zobligowany, natomiast zupełnie jest inaczej w akademiach teatralnych. I tu jest rzeczywiście bardzo trudna kwestia i luka. I Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 roku w raporcie o, mam tutaj notatkę, o doświadczeniu molestowania studentek i studentów,
zalecenia i analiza, wyłapał to, że ja zacytuję może, że o ile, to powiem jeszcze od siebie, że o ile jeśli chodzi o dyskryminowanie osób z różnych kategorii, to oczywiście studentom i studentkom przysługują prawa, ale ustawa o równym traktowaniu nie chroni przed molestowaniem i molestowaniem seksualnym ze względu na takie przesłanki jak płeć czy orientacja seksualna, jeśli do tego rodzaju czynów doszło w związku z realizacją studiów wyższych. Dla mnie to jest coś bardzo dotkliwego. I nie wiem, jak do takiego czegoś, do takiej luki mogło dojść. Myślę, że jesteśmy też przed takimi zmianami, jeśli chodzi o regulacje. Moniko, do ciebie pytanie, bo to wszystko, o czym powiedziała druga Monika, stało się u was w trakcie waszego dyplomu, to znaczy chyba przeszliście przez te wszystkie fazy i chyba po raz pierwszy udało się postawić znanemu reżyserowi i cenionemu właśnie chyba dzięki waszej solidarności. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć, jak te fazy wyglądały? Bo ty weszłaś w ogóle do prób w którymś tam momencie, no i zobaczyłaś chyba bardzo dużą grupę ludzi w kryzysie. No, to było bardziej skomplikowane, bo pierwsza faza była taka, że odsuwamy pierwszą dziewczynę, która złożyła skargę, bo nie daje rady psychicznie udźwignąć spektaklu. I to była wersja oficjalna, potwierdzana przez dziekankę i reżysera. I potem kontakt się urwał. Momentalnie zostało zorganizowane zastępstwo i ja zostałam zaproszona, ja już się z tą dziewczyną nie widziałam. I ja też weszłam w ten system, w tę zmowę milczenia, w sensie ja weszłam w próby. I też mi się włączyło oczywiście ego na zasadzie nobilitacji. Bardzo było mi wygodnie myśleć, że to dla jej dobra i wszystkim było tak wygodnie zresztą. I tak naprawdę to jest trochę też nawiązuje, co wcześniej zostało powiedziane, że tak bardzo jeszcze nie mamy tego przepracowanego, wtedy jeszcze mniej, że tak naprawdę wszyscy siedzieliśmy w tej przemocy powszechnej, że ja potrzebowałam tak naprawdę, żeby zareagować, takiego mocnego dzwona, bo tak naprawdę największym moim takim zapalnikiem, żeby się nie zgodzić, był spektakl, na który przyszłam, to był spektakl Karoliny Szczypek, kilka piosenek o przemocy w teatrze, który w ogóle traktuje tam nie jest głównym tematem przemoc na tle seksualnym, tylko bardziej właśnie symbolicznym i ekonomicznym. Natomiast on coś sprawił takiego, że ja po prostu nie mogłam przestać tej myśli z tyłu głowy, jakby ona mi wyszła na wierzch. Natomiast i ja z tą myślą z tego spektaklu wróciłam, żeby z tą dziewczyną się po prostu skonfrontować. Że w ogóle to powinna być moja, to była moja pierwsza myśl, tylko musiałam, nie wiem, dojrzeć, nie? I potem był taki moment, kiedy ja wiedziałam też, że jak ja zrezygnuję z tego spektaklu, to on się nie odbędzie. I tak naprawdę wydaje mi się, że to był bardzo też kluczowy splot wydarzeń. Też sobie zadawałam takie pytanie a propos celu uświęcającego środki. O czym jakby, że dla mnie zupełnie traci wartość wtedy to, co my będziemy mówić z tej sceny, jeżeli to się dzieje na przemocy. No, jakby jest to niezła hipokryzja, która mi zmiata wszelkie wartości, które są z tej sceny wypowiadane. W każdym razie chodzi o to, że nawet jak się pojawił drugi głos, drugiej dziewczyny i głos tej pierwszy został uwiarygodniony i ruszyły procedury, to tak naprawdę na wierzchu był problem premiery. I reżyser został odsunięty, zostaliśmy z tym sami. Procedury się zakończyły i nadal byliśmy z tym sami. Tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że też bardzo wielkim takim problemem, który nie jest do końca widzialny i nie wiem, czy jest proceduralny,
jest to, że tutaj w tym przypadku, tak mi się wydaje, zadziałał mit wielkiego reżysera artysty, bo gdyby, tak mi się wydaje, to nie był, gdyby to nie był Paweł Pacini, tylko student świeżo po studiach reżyserskich, to wydaje mi się, że ta skarga byłaby bardziej wiarygodna, a na pewno byłaby poważnie potraktowana, bo to jest taki głośny przypadek, ale byłam świadkiem wielu sytuacji w przeszłości, kiedy to władzom było bardzo niewygodnie zareagować w sprawie kogoś, kto jest popularnym artystą. A przy okazji też często ich albo dobrym kolegą, albo nauczycielem dawnym na przykład. I takie osoby właśnie to są przypadki przenoszenia na inne wydziały, bo nie wiadomo, co z tym zrobić. I wydaje mi się, że to musi paść, żeby po prostu i to też, to jest w sumie, chciałam też się podłączyć do tego, co Ula powiedziała wcześniej, że często ta przemoc się dzieje, bo można, bo nigdzie nie jest do końca napisane, że nie można. I wydaje mi się, że trzeba zrobić właśnie, no bo tak naprawdę przecież ta sytuacja u nas, ale to jest jedna z wielu, ale u nas w Pacinim, przecież kodeks już istniał. I procedury niby istniały, ale nikt nam o tym tak naprawdę też nie mówił. Nikt z nami o tym nie porozmawiał, co się wydarzyło. No relacjonuje, że nie uwierzono jej w ogóle w tę historię. To znaczy władze szkoły nie uwierzyły Gosi. Ona to usłyszała wprost. Nie wierzymy ci. Więc tam już się zderzyła. No właśnie z tą postawą, o której Monika mówiła. Tak, tylko Gosi nie uwierzyli, ale drugiej dziewczynie uwierzyli. Bo premiera była nie pod znakiem zapytania, tylko po prostu była nie była do odbycia. W każdym razie chodzi mi o to, że że należy, wydaje mi się, poza w ogóle wdrożeniu tych procedur, przede wszystkim bardzo zawalczyć o to, żeby tę przemoc umieć rozpoznawać. I zarówno my, studenci, i aktorzy, i ludzie u władzy wszelkich instytucji, bo tego po prostu, to jest tak mocny szum, że to jest tak, my jesteśmy w tym popachy, że my nie wiemy, że to jest złe. A jak ktoś mówi, ktoś wpadnie na ten pomysł, poczuje intuicyjnie, ja też się opierałam tylko na swoim sumieniu i na intuicji tak naprawdę. I jak ktoś zaryzykuje i powie, hej, dosyć, tu się dzieje coś złego, to już jest często bardzo za późno. I powinno być... Przepraszam, no. Ja się chciałam odnieść do tego, co Monika powiedziała o zmianie postaw. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, ale chciałabym tutaj dopowiedzieć, że istotna jest też jakby zmiana postaw grupowych, ponieważ wydaje mi się, że musimy się nauczyć jakby nowego konformizmu, że wcześniej rządził do tej pory, może do tych momentów, kiedy coś pękło w polskim teatrze, rządził nami konformizm strachu i milczenia. A teraz potrzebujemy takiego konformizmu troski, czułości, uważności na drugiego człowieka. I nie wydaje mi się to utopią, natomiast trudno też sobie wyobrażać, że w przemocowych szkołach wychowamy nieprzemocowych ludzi sztuki. Więc wydaje mi się, że jakby należy zacząć od dołu. Problem przemocowości w szkołach, gdzie jakby już się z tym systemowo również walczy, na przykład eliminując fuksówki, czy też, nie wiem, stwarzając etaty dla ludzi, którzy mają zajmować się kwestiami etycznymi. Wydaje mi się, że to są dobre kroki, natomiast cały czas potrzebujemy dialogu, bo jakby raczkujemy w tym świecie. Nadzieją dla mnie jest właśnie taka sytuacja, o której wspomniałam jeszcze, jak byliśmy na OFF-ie, czyli że jakby pamiętam z własnego dzieciństwa, że byliśmy bici w szkołach podstawowych i w pewnym momencie to się skończyło, ponieważ całe społeczeństwo powiedziało temu nie. I właśnie ta postawa konformizmu nowego wydaje mi się tutaj po prostu niezwykle istotna, żebyśmy wspólnie uczyli się po prostu tych nowych zachowań. Ula?
Ja mam tutaj, zapisałam sobie kilka wątków, do których się chciałam odnieść, bo wydaje mi się, że przede wszystkim do tego, co mówiła Monika Jarosińska, że wydaje mi się, że czasem jest tak, że my nie wiemy, że to jest złe i to są takie przypadki, kiedy potem osoba oskarżana na przykład o jakieś tam zachowania nieodpowiednie mówi, ale jak to, ale w ogóle to jest moja metoda, to było wszystko okej, to przynosi świetne efekty i tak dalej, ale czasem my wiemy, że to jest złe, tylko stawiamy właśnie te premiery czy tam tę sprawę na pierwszym miejscu i uznajemy, że dla dobra sztuki tak musi być, albo wątpimy w to, że nasze jakieś instynkty nam mówią, że nie chcemy być tak traktowane czy traktowani i myślimy sobie, no tak, ale jakby przecież to tak działa, to może ja jakoś pochylę się z pokorą przed tym i pozwolę na to, żeby właśnie osiągnąć to coś wspaniałego. I wydaje mi się, że tak to oczywiście tutaj, to ma znaczenie ten mit wspaniałego reżysera czy reżyserki, trochę takiego właśnie tego wielkiego artysty czy artystki, to o czym mówiłam, że jakby wszyscy się chcemy zapisać w tym panteonie jakoś tam, ale mam wrażenie, że to trochę ma też coś lub bardzo dużo wspólnego z tym, że my tak naprawdę nie rozmawiamy w ogóle o zasadach, na jakich pracujemy. To znaczy, i to jest jakiś taki trochę, nie wiem, mój postulat odnośnie tego, co możemy zrobić. To znaczy, że jeżeli nawet teraz jest tak, że rozmawiam z wieloma osobami i mówię o tym, że a może by tak na początku każdego procesu pracy, to jest oczywiste, że każdy z nas pracuje inaczej, każda z nas pracuje inaczej. Materiał, nad którym pracujemy, wymaga tego, żeby podejść raz tak, a raz inaczej. Inaczej się pracuje nad czymś bardzo dramatycznym, a inaczej się pracuje nad czymś komediowym. Ale dlaczego nie możemy na początku tego procesu pracy usiąść i jakby zacząć rozmowy o tym, jak chcemy tę pracę urządzić. Jakby to jest też trochę wezwanie do mnie samej, czyli do też do moich koleżanek, kolegów. To jest trochę tak, że my mamy napchane głowy takimi porównaniami, że reżyser, reżyserka to jest jakiś wódz, to jest ktoś, kto ma jakąś wizję i ma tam jest kapitanem statku i tak dalej, nie może pokazać po sobie słabości, takich rzeczy się uczy w szkołach. A zupełnie nie myślimy o pozycji czy roli reżyserskiej jako o funkcji, jako o funkcji właśnie, jako o czymś, co jest zbliżone do gdzieś tam trochę do zarządzania, trochę do facylitacji jakichś procesów twórczych, grupowych, do tego, żeby moderować pracę i proces pracy artystycznej. Nie skupiamy się na tym, żeby jakby widzieć w osobie, która tak, może ma wizję, tak, może ona jest genialna, ale jakby też musi, powinna też ta osoba przeprowadzić siebie i osoby wokół siebie przez ten proces bezboleśnie, w sensie takim, że już nie godzimy się na to, żeby zwierzęta były krzywdzone na planach filmów, ale godzimy się na to, żeby ludzie byli krzywdzeni w procesach pracy nad spektaklami. To jest jakaś wielka pomyłka i wydaje mi się, że jeżeli dałoby się spróbować wprowadzić coś w rodzaju, przepraszam za to psychologiczny język, w sensie takie odniesienie do terapii czy warsztatów, ale jakiś kontrakt, na którym na początku, on nie musi być spisany, ale powinien być omówiony, jak będziemy nad tym pracować z jednej strony, a z drugiej strony to pozwala też otworzyć pewną przestrzeń dobrowolności, tak myślę, ponieważ mam wrażenie, że to, że nie istnieje właściwie, chociaż istnieje złudzenie, że istnieje, ale właściwie nie istnieje przestrzeń negocjowalna, jeśli chodzi o warunki pracy, pomiędzy różnymi poziomami pracy w procesie artystycznym, bo to nie chodzi tylko o artystki i artystów, to chodzi też o inne osoby zaangażowane w ten proces, że my właściwie nie mamy poczucia, że możemy negocjować, że teraz będziemy pracować tak, a teraz tak, a to mi nie pasuje, więc my nie mamy tych umiejętności, żeby powiedzieć, wiesz co, ale ja nie chcę w ten sposób do tego dążyć, chcę w inny. Nie ma jakby...
I wydaje mi się, że jeśli właśnie dopuścimy ten rodzaj dobrowolności, czyli to już jest jakieś partnerstwo, a z drugiej strony zaczniemy w ogóle rozmawiać na temat tego, jakimi metodami, według jakich zasad chcemy się ze sobą kontaktować, to już będzie jakiś krok naprzód. Monika Jarosińska? Tak, ja cały czas też myślę o czymś takim, że w ogóle też bardzo się zgadzam z tym, że trzeba, że to jest bardzo ważne ustalać zasady, bo to właśnie i chroni i studentów albo aktorów i też te, reżysera albo reżyserkę. Tak jak na przykład też jak czytam i bardzo się cieszę, że to się pojawia coraz częściej w dyskusji, rozmowy z konsultantkami do spraw do scen intymnych, to właśnie to bardzo cieszy mnie taka wizja, że to jest taka osoba w postaci jakiegoś takiego filtra, bo tak naprawdę reżyser musi przedstawić swoją wizję, a nie, że on teraz wpadł na to, że w procesie będziemy się rozbierać i do czegoś może dojdziemy. Jakby to jest, wydaje mi się, jakby z dwóch stron bardzo w porządku, ale w każdym razie też myślę o czymś takim, o takiej zmianie mentalności, bo przypomniało mi się, jak chyba 4 lata temu odbyła się w Akademii w Krakowie taka konferencja w poszukiwaniu metody i właśnie tam było o różnych metodach i pamiętam, że potem była dyskusja i ja tak nieśmiało powiedziałam właśnie o dbaniu o siebie, że też jest bardzo ważne, żeby student potrafił o siebie dbać. I pamiętam, że usłyszałam wtedy od pani rektor, że przecież nie jesteśmy szkołą psychoterapii i za chwilę pójdziecie do teatru i nikt się nie będzie przejmował. I wydaje mi się, że właśnie trzeba otwarcie po prostu zmienić podejście i to jest trochę też to, co Patrycja powiedziałaś, że to nie jest utopia, to po prostu nie jest normalne. I widzę taką pętlę właśnie tego jeszcze jakby fuksówki, że teraz was przefuksujemy, bo później będziecie sobie radzić lepiej, bo będzie gorzej. W szkole słyszysz, że za chwilę pójdziesz do teatru i wtedy to się nikt nie będzie przejmował. I w teatrze tak podejrzewam, bo nie pracowałam jeszcze, ale że po prostu to jest już w ogóle norma, że to jest taki zawód. I wydaje mi się, że dzisiaj pani rektor już by mi tak nie odpowiedziała, tak sobie wyobrażam z wielką nadzieją. Szkoda, że to trzeba było zrobić tak radykalnymi metodami, ale no tak, wydaje mi się, że już ta nieopłacalność tego, jak w sensie chcę powiedzieć o czymś takim, że przez to, że się wylało, ja wiem też, że nie wszystko, ale że to jest głośne teraz, że w jakiś sposób jest to bardziej jawne, to tak mi się wydaje, że osoby, które chronią instytucji, widzą, że się to coś bardzo nie opłaca po prostu. I zastanawiają się 2 razy, żeby się nie narazić na taką sytuację. Ula, chciałaś dodać jedno zdanie? Tak, dziękuję. Bo jeszcze zdaję sobie sprawę z tego, że też ciężko jest powiedzieć, że coś nie pasuje z tej pozycji jakby podległej, nazwijmy to. I tu się też chciałam odnieść do tego, co powiedziałaś, Monika, że był niby kodeks, tylko że mam wrażenie, że kodeksy nie działają, jeżeli my nie wiemy, co zrobić, kiedy one nie działają. I że to jest ten brak, że my musimy wiedzieć, komu zgłosić, do kogo pójść, jeśli to nie działa i to daje jakieś wyrównanie szans, jeśli mamy tę hierarchię formalną czy nieformalną. Monika Klonowska? Ja chciałam i do Uli, i do ciebie, Moniko, że to też nie jest utopia i że to naprawdę się nazywa kontrakt także w akademiach teatralnych, bo jeden z rektorów nawet cytował po zajęciach, po warsztatach ze mną do mediów, że najważniejsze jest kontraktowanie. Czyli to jest coś, co kontrakt się zawiera na czas wojny, nie na czas pokoju. Jak zaczynamy, wydaje się, że wszystko będzie miło, fajnie i się samo ułoży. I w bardzo też w procesie grupowym, w którym pracuje wielu twórców, ja z tego zakresu też szkolę, to kontraktuje się 3 rzeczy. Co będziemy robili? To też powiedziałaś później, Ula, jakimi metodami? Czyli żeby to właśnie później nie wpadłem na pomysł jakiś i w żaden sposób do tego się nie można odnieść. I na jakich zasadach? To jest troszkę to, o czym mówiłaś, Patrycja, jak się komunikujemy i tak dalej. I słuchajcie, to określa nam też ten poziom współpracy
i możliwość później ewaluacji, ale też, że jeśli widzimy, że to nie działa, to jest tutaj odnosząc się do ciebie, Patrycja, bym powiedziała, że to już nie jest kompromis, to musi być konfrontacja, powiedzenie nie zgadzam się. Umówiliśmy się na to i na to. I w związku z tym ja nie zgadzam się na takie i takie metody. Te metody nie były zakontraktowane. I wiadomo, że to niektórzy się bronią, że to tutaj twórcza, że tak powiem, inwencja czy wolność jest ograniczona. Ale no, ludzie są traktowani wtedy podmiotowo, a nie przedmiotowo. Wiedzą na samym początku, także studenci, na co się umówili i jak to wszystko będzie działać i kiedy to działa nie tak, jak powinno. I niestety, tak jak rozmawiam z ludźmi kultury, nigdy czegoś takiego nie było, co jest oczywiste w mnóstwie różnych innych instytucji, w jakichś też nieformalnych grupach, także teatralnych, także artystycznych, że kontrakt robi się po prostu jako podstawę współpracy partnerskiej, podmiotowej, nie wykluczając hierarchii. Tylko są tam ustalone role pomiędzy osobami. Bartek? Dziękuję bardzo. Ja się z tym wszystkim przecież zgadzam, ale równocześnie czasami mam takie poczucie, że tak trochę jednostronnie jest ten obraz budowany, bo ja na przykład, Ula, mam takie wrażenie, że już od dłuższego czasu w ogóle ten mit, że reżyser jest jakimś pan kreatorem i takim władcą ponad wszystkimi, że dawno, dawno upadł. To znaczy, że jednak jest tak, że Monika, masz bardzo konkretne doświadczenie, ale też ograniczone, bo miałaś tą sytuację szkolną tylko, ale siłą w tej chwili są zespoły. Zwróćcie uwagę, jak się poszerzają grupy realizacyjne. To też wynika z tego, że młodzi twórcy tworzą już jakiś zespół, że w ogóle ja po prostu mam, zgłoszę taką wątpliwość, bo to są trudne rzeczy, to znaczy to kontraktowanie, to ustalanie regulacji, ono oczywiście jak się pojawi w tak zwanym naturalnym dyskursie, w tym, że my się właściwie uwrażliwimy na siebie bardziej, będziemy czujni, to już jest bardzo dużo, ponieważ po prostu cały czas mi się wydaje, że jesteś jakby warunkiem pracy tak naprawdę jest ten wzajemny szacunek. Ja przepraszam, ale ja mam takie doświadczenie własne, ale też mam to doświadczenie łaźniowe, gdzie się pojawiały dream teamy. Był, dwa razy robił spektakl Paweł Passini u nas w teatrze, jeszcze chyba jakieś 12 lat temu, nie pamiętam, to był spektakl Odpoczywanie. Nie obserwowałem tam żadnych sytuacji, które można byłoby nazwać nagannymi, nie miałem takich sygnałów akurat, ale to też mogło być wynikać z jakiegoś wewnętrznego porozumienia między twórcami. Ale też mam wrażenie, że ja już obserwuję od dłuższego czasu, że rzeczywiście jakby tym pierwszym warunkiem w ogóle jest jakieś takie fundamentalne spotkanie się ludzi w zespole pracujących nad projektem na poziomie, że tak powiem, wzajemnego zaufania, szacunku, jakby dogadania się do tego, że idą w jakąś podróż wspólnie i nie wiem w którym momencie, ale najczęściej to jest tak, że oni bez względu na to, czy się zapowiada wielkie dzieło, czy nie, to oni są razem dalej. Znaczy, że właśnie czasami się pojawiają takie sytuacje, które budują taką presję, że coś się rozpryskuje i nagle ktoś, ale to już jest rzadziej. To znaczy byłem przecież przez 3 lata też odpowiedzialny za artystyczny program Teatru Słowackiego, czyli tej drugiej struktury. No to, jakbym tak powiedział, no to takie miałem wrażenie, że największy ten kapitał się rodził też projektu i to z artystycznego wtedy, kiedy rzeczywiście temu reżyserowi udało się w sposób odpowiedzialny, relacyjnie, podmiotowy zbudować ten zespół razem. Więc my w gruncie rzeczy w teatrze też zwracamy na to pozytywnie uwagę, bo nie chciałbym też, żeby wiadomo, że rozmawiamy o konkretnych przypadkach, o przemocy, o pewnych zjawiskach, które się pojawiają, ale one też były wielokrotnie zauważane i też są też w ramach, pamiętajcie też, jak się pojawia konflikt, to też jest rola dyrektora.
Też o tym nie mówiliśmy. Znaczy pojawia się dyrektor i teraz często są konflikty zgłaszane. Dyrektor buduje ten balans pomiędzy reżyserem czy kimś z zespołu realizacyjnego, a kimś z zespołu aktorskiego, jak się pojawiają takie rzeczy. To też są sytuacje, które się dzieją. I które no tak, zostałeś ostatnio skrytykowany za udostępnienie postu Jacka Poniedziałka i, no i co? Była dyskusja pod tym postem, że przyzwalasz na przemoc jako koproducent tego spektaklu. No ale do tego się odnieść, że no, Jacek Poniedziałek pokazał jakąś tam historię. No nie wiem, no ja sytuacji, znaczy ja zostałem skrytykowany przez osoby, które ani w procesie twórczym nie brały udziału, ani też tej sytuacji pewnie do końca nie znają, ale nie rozumiem właśnie, to znaczy jak to się ma do tego, o czym mówię w tej chwili, do szerowania postu Jacka Poniedziałka, bo... Nie, no pytam odnośnie do tego, co przed chwilą mówiłeś, o tej dyrektora rozwiązywania tych konfliktów. Eskalacja tego problemu się pojawiła rzeczywiście w Warszawie. Część prób była w Krakowie i muszę ci powiedzieć, że nie było żadnego sygnału, który by mógł po prostu sugerować, że tam jest konflikt nierozwiązywalny, czy taki, który wykracza poza tak zwane standardy jakiegoś napięcia artystycznego. Nie? To było po prostu, ja nawet nie wiedziałem, potem mi mówili ludzie, że tam się kłócili i tak dalej, że był jakiś spór, ale zawsze było to tym finalizowane jakąś zgodą i rozmową. I jakaś była taka jakby akceptacja tej sytuacji, ale nigdy, znaczy na pewno jest tak, gdyby sytuacja się pojawiła w jakiejś eskalacji, no to natychmiast, zresztą wydaje mi się, że Karolina Ochab też wykonała w momencie, kiedy się to wydarzyło, gest właściwy, bo ta próba zbudowania jednak sytuacji mediacyjnej i nadania temu też trybu dyscyplinarnego, regulaminowego, taki jaki w teatrze jest jakimś ważnym gestem, a nie zamiataniem pod dywan tematu zupełnie. Natomiast ja myślę też, wiecie, no po prostu cały czas się zastanawiam, na ile rzeczywiście rozwiązania systemowe są w stanie zapobiec tak naprawdę pojawieniu się działań przemocowych. Znaczy po prostu moje doświadczenie też mi podpowiada, że szereg różnego rodzaju regulacji w gruncie rzeczy nie jest wystarczającą odpowiedzią, być często pomocną, dopóki tak naprawdę nie dokona się jakaś wewnętrzna zmiana też jakby w ludziach, co wydaje mi się, że się dzieje. Znaczy ja znowu z jakimś takim pozytywnym odbiorem i odbiorem też i tej dyskusji i tego, że ten temat się rzeczywiście pojawia, ale z też jakimś takim zapytaniem i taką trochę wątpliwością, czy regulacja w pewnym momencie nie będzie jakimś takim elementem, który niekoniecznie musi pomagać. Nie, poddaję to też jakiejś dyskusji, bo... Patrycja? Ja bym chciała tutaj zaznaczyć, wydaje mi się, ważną rzecz a propos tego bronienia czy nie bronienia, bo od wielu osób usłyszałam, jak to Paweł, znam go 20 lat, to jest niemożliwe i tak dalej, ale jak się nad tym zastanowiłam, no i to okazuje się, że to były sytuacje, w których wypowiadały się osoby będące w relacji z Pawłem jak równy z równym. Tutaj problemem jest sytuacja, w której mówimy o studentce w relacji z nauczycielem, czy też o pracownicy w relacji z dyrektorem. Stąd wydaje mi się, że często pojawiają się te sytuacje bronienia kogoś, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że jeżeli jest reżyser i dyrektor, jeżeli oni znajdują się w sytuacji po prostu, nie wiem, no nawet zawodowej, to że reżyser w stosunku do dyrektora będzie zachowywał się mobbingująco, czy będzie nadużywał władzy. Natomiast większe pole do takich działań jest właśnie w tych relacjach właśnie nierównego z równym. I tego typu sytuacje wymagają koncentracji naszej uwagi i jakby rozmowy o tym problemie. Tyle chciałam dodać do tego, co usłyszałam tutaj. Ula? No ja znam mam listę tematów, do których się chcę odnieść. Najpierw bym się chciała odnieść do tego ograniczenia twórczej energii. Już nie pamiętam, kto o tym powiedział, ale że nie ma tu na pewno czasu i miejsca na to, żeby się do tego odnosić szeroko, ale kilka lat temu powstała taka książka po 12-letnich badaniach dotyczących kreatywności. Książka całej grupy naukowców pod
przewodnictwem profesor Lindy Hill pod tytułem Collective Genius. I tam jest opisane ileś, były badane firmy mniejsze i większe, chodziło o biznes, dotyczące, jakby badane pod kątem możliwości ciągłej, kontynuowanej innowacji, czyli tego, w jakich warunkach ludzka kreatywność zespołowa jest w stanie powtarzalnie, jakby powtarzalnie i komfortowo, czyli w taki sposób, żeby ten zespół ludzki przetrwał i też nie sam siebie nie zjadał od środka, co jest potrzebne do tego, żeby to działało. Ja myślę, że to jest taka lekcja, którą warto, żebyśmy być może w teatrze też odrobili, ale a propos właśnie tego, czy spisywanie kontraktu na początku jest jakimś ograniczaniem twórczej energii, wydaje mi się, że według tego, co tam jest napisane, nie, dlatego że jeżeli ten kontrakt jest negocjowalny na początku, to jest negocjowalny również później. Jeżeli częścią tego kontraktu jest pewnego rodzaju elastyczność tych metod, znaczy to nie znaczy, że my nie możemy zmienić metod, ale Możemy zmienić wtedy, kiedy to przedyskutujemy. Czyli jeżeli nam przyjdzie do głowy zmiana nagle kierunku, nie wiem, naszej wycieczki przez Amazonię, to musimy najpierw usiąść i o tym porozmawiać i jakby wziąć pod uwagę przede wszystkim te oddolne głosy. Druga rzecz, do której się chciałam odnieść, to co Bartek powiedział o tym szacunku wzajemnym. Znaczy problem polega na tym, że my jesteśmy małym środowiskiem, ale jesteśmy w tej chwili straumatyzowanym środowiskiem. I w straumatyzowanym środowisku tak bardzo poranionym i tak bardzo na świeżo mającym różnego rodzaju krzywdy pod spodem i na wierzchu, jakby my długo będziemy pracować na odnowienie tego szacunku i na jakoś zagaszenie naszych lęków, szczególnie u tych najmłodszych osób, które jeszcze na dodatek mają, nie zapominajmy o tym, teraz stracony rok przez pandemię i ich wejście, 2 lata właściwie zaraz, tak, i ich wejście w zawód jest już straszliwie trudne, więc w związku z tym tak naprawdę liczenie na to, że my nie ustalając zasad będziemy w stanie budować zespoły na wzajemnym szacunku, jest bardzo trudne, bo to tak jakby domagać się rozumienia i umiejętności wcielenia w życie wzajemnego szacunku od wychowanków w domu dziecka, to znaczy trzeba gdzieś tam to przepracować najpierw, żeby móc to budować, takie jest moje zdanie. I też się chciałam odnieść do tego, co mówiłeś, Bartku, o tym, że nie było sygnałów, bo to jest dla mnie bardzo jakaś taka ciekawa rzecz, że faktycznie jest tak, i to jako osoba też, która jestem też aktywistką i działam przeciwko przemocy wobec kobiet, przeprowadzałam ileś warsztatów dla ofiar przemocy i to jest niezwykłe, że ofiary bardzo często wybierają bardzo, bardzo wybiórczo traktują osoby, które mówią, co im się przydarzyło. To nie jest tak, że wszystkim powiedzą, co im nie pasuje i co je boli. I ja się na przykład wielokrotnie dziwiłam, że ja wiem o tym, że ktoś dopuszcza się takich albo innych zachowań, a ktoś, kto wydawałoby mi się, że bardzo dużo wie albo dużo więcej o środowisku wie niż ja, nie ma o tym pojęcia. I kiedy rozmawiałam potem z aktorami, z aktorkami na temat tego, jak to jest, no to właśnie pewne plotki docierają wyżej, a inne nie docierają wyżej, bo to wszystko do tej pory funkcjonowało na zasadzie rozmów na papierosie, narzekania w garderobach, takiego toksycznego wałkowania pewnych spraw na korytarzach, ale nie wynoszenia tego wyżej, bo funkcjonował lęk przed tym, żeby w pewien sposób to wyżej wynieść. I teraz moje wyzwanie jest trochę takie, jak chcemy wiedzieć, gdzie jest źle, to rozmawiajmy nie ze sobą, rozmawiajmy naprawdę z inspicjentkami garderobianymi. Bo to, co się dzieje wobec aktorek i aktorów, to jest jedno, ale tam jeszcze oprócz tego jest cała masa innych ludzi i to, jak są traktowane inspicjentki garderobiane, zespoły techniczne, rekwizytorzy i tak dalej, ale inspicjentki garderobiane, to jest moje hasło. Dziękuję. Odpowiem dobrze od razu, Iga, w dwóch słowach, ale to zakłada, Ula, też zaufanie w stosunku do jakby dyrektora, no bo teraz wiesz, inspicjent w tradycji teatralnej jest jakby częścią tego zespołu twórczego, który pracuje i nie zawsze jest do końca tylko i wyłącznie tą osobą, która jest na styku między dyrektorem
Powinno tak być, to rzeczywiście jest. Rzeczywiście tak jest. Ja oczywiście, znaczy zawsze brzmi to niedobrze, jak się mówi, że się nie dochodziły informacje i tak dalej, no ale prawda jest też taka, że ta część prób nie była aż tak intensywna w samej łaźni, bo to była jakaś końcówka pracy tak naprawdę przed festiwalem, więc troszeczkę w innym trybie. Poza tym też jest coś takiego, no sam się zastanawiam, czy nie pojawia się też jakby w zespole jakaś próba takiego poradzenia sobie z problemem samemu, nie? Znaczy, że w gruncie rzeczy ludzie nie chcą się z tym dzielić, być może właśnie po to, żeby jakby nie stwarzać wrażenia, że na przykład dana praca stwarza problem, czy jest problematyczna, że to jest rodzaj też jakiejś auto, mówiła chyba Monika o tym na początku, że jakieś trochę autocenzury, że w gruncie rzeczy, że mamy też takie wyobrażenie własnego fachu, reżyserskiego na przykład, czy w ogóle pewnych zasad, które obowiązują w pracy, które trochę onieśmielają do tego rodzaju konfrontacji. I to jest jakieś znowu pytanie, w którym momencie dojdzie do takiego, do takiego realnego potraktowania tej wspólnotowości teatralnej, bo ona jest, że tak powiem, bardzo często kładziona, że tak powiem, ciągle się o tym mówi, ale oczywiście doskonale wiemy, że pod nią się kryje bardzo dużo takich przemocowych zachowań, czy też mechanizmów, które są trochę mechanizmami ślepymi, czyli takimi zwyczajowymi, obyczajowymi. Ja nadal twierdzę, że to już pęka i się roztapia, no ale na pewno to jeszcze będzie trwało. I oczywiście jest niesamowicie ważna sprawa, to znaczy ta traumatyzacja przede wszystkim wchodzi teraz. To znaczy ja myślę, że ten moment, w którym my jako środowisko doświadczyliśmy tej pandemii w sposób szczególny, kiedy też w tej narracji publicznej jest jakaś bardzo duża presja na całe środowisko artystyczne, jako jakby powiedzmy, no taka trochę dewaluacja jakaś, podważanie tej roli, no jest, to się też pojawiło bardzo mocno. No to rzeczywiście się jakieś wewnętrzne napięcia jeszcze potęgują, a to grono młodych ludzi, którzy w tej chwili wchodzą, no to ja sobie naprawdę nie wyobrażam, jak naprawdę mają trudno i z czym właściwie wchodzą, z jakimi nadziejami niespełnionymi już w tej chwili do teatru. No 2 lata właściwie zawieszenia, bez możliwości właściwie tego skoku, który jest tak wspaniały, przecież wiemy doskonale, dlaczego lubimy spektakle szkół teatralnych, bo mamy tam tą niesamowitą energię nadziei, pełnej entuzjazmu i tak dalej. Tak to zawsze wygląda i to nagle zostało gdzieś kompletnie złamane, więc na pewno czeka nas jeszcze jakiś proces myślenia przede wszystkim o tych 2 rocznikach, które kompletnie się jakby wykoleiły przez ten okres pandemiczny. Przepraszam, że się wetnę, ale chyba jakby jakoś się niewyraźnie wypowiedziałam, bo mówisz, Bartku, o tym, że potrzebne jest zaufanie do dyrektora. Właśnie o to mi chodziło, że jakby to jest to, że my, jeżeli my z góry, przepraszam, że teraz taką wytwarzam jakąś fałszywą trochę jedność pomiędzy mną a tobą, ale jeżeli my z góry oczekujemy zaufania ze strony osób, które są nam podległe, to jest już nadużycie z naszej strony. Jakby to nie jest tak, że my mając pozycję władzy jednak w strukturach hierarchicznych, że my jakby mówiąc o wzajemnym szacunku i zaufaniu możemy uznawać, że to jest partnerskie, ponieważ nie jest. Jeżeli jakby to my musimy zapracować na zaufanie i szacunek i jeżeli mamy tak straumatyzowane środowisko, to właśnie potrzebujemy, tak jak mówiła Monika Klonowska, potrzebujemy jakichś mechanizmów, nie wiem, zakontraktowanych osób z zewnątrz, które będą jakimś, nie wiem, bezpiecznikiem pomiędzy nami a osobami, które się boją nam powiedzieć, że nas się boją. Które się boją nam powiedzieć, że coś jest z naszym zachowaniem nie tak. Nawet jeśli nie jest z naszym zachowaniem nic nie tak, to i tak nauczone tego systemu boją się zwrócić do władz, bo mają doświadczenie takie, że władza jest problemem jako takim. W związku z czym jakby to musimy sobie uświadomić, bo inaczej nigdy nie wyjdziemy poza nasze oczekiwanie, że ktoś nam powie, że coś robimy źle. Przepraszam. Monika, chciałaś teraz zabrać głos? Tak, strasznie dużo myśli mam teraz, mam nadzieję, że jej jakoś przekażę. Tak, ja się bardzo podpisuję też pod tym, co Ula powiedziałaś, bo to jest też problem
ogólnie wydaje mi się, że to, że coś jest niezgłaszane, to nie znaczy, że coś nie istnieje, tylko to jest zazwyczaj moim zdaniem syndrom lęku. To po pierwsze. Po drugie, a propos też zaufania, no ja nie mam dużego doświadczenia, ale to, które mam i na nim się oprę, jakby mówi o tym, że no ja czułam bardzo duży szacunek ze strony Pawła podczas dyplomu. Mi się nic złego nie stało. I to nie znaczy, że on nie zrobił krzywdy komuś innemu i nikt o tym nie, jakby nikt tego nie widział. To jest, chcę po prostu powiedzieć, że to nie jest czarno-białe, że założymy, że sobie, że się szanujemy i sobie ufamy i nawet możemy to czuć. A jeszcze wcześniej chciałam powiedzieć o tym, co w nawiązaniu, Bartku, co ty mówiłeś o tym, czy procedury nas ochronią, no wydaje mi się, że to musi się sprzęgnąć ze zmianą tego mentalu, a wydaje mi, widzę takie połączenie, pewnie jedno z wielu, że jeżeli osoba, która dokonuje przemocy, natknie się na takie konsekwencje, że naprawdę poczuje, że nie można tak robić, to zmieni się ta mentalność. Że cały czas to, że jest niezgłaszane, to znaczy, że cały czas system pracował na finał taki, że sprawca przemocy jest na wierzchu i idzie dalej. I to jest jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, to co mi Ula właściwie wyrwałaś bardzo z ust, to też, żeby pamiętać w tych wszystkich sytuacjach o całym sztabie inspicjentów, inspicjentek, producentów, producentek, asystentów i asystentek, bo no nie będę wskazywać palcem, ale są instytucje, gdzie po prostu producenci zwalniają się seryjnie i coś tu chyba jest nie tak i to nie z nimi. Rzucam. Patrycja, poproszę ciebie o głos, potem Monika Klonowska. No i chyba już jesteśmy po czasie, więc powoli będziemy kończyć. Chciałam tylko wyraźnie zaznaczyć, opierając się na własnym właśnie doświadczeniu, że to, że milczałam, nie oznaczało, że nie chcę psuć atmosfery twórczej, tylko dlatego, że byłam psychicznie zmiażdżona i stłamszona. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym mówić, że nie dlatego milczymy, bo nie dlatego nie rzucamy też pracy, nie zmieniamy środowiska, tylko po prostu dlatego, że nasza psychika jest już tak dojechana tym doświadczeniem, że potrzebujemy specjalistów, żeby z tego wyjść. To jest bardzo duży problem jakby psychiczny dla osoby, która doświadcza przemocy i wydaje mi się, że należy to podkreślać nieustannie, bo mam wrażenie, że wciąż nie wszyscy ludzie teatru jakby to do końca czują. Nikomu nie życzę oczywiście, żeby doświadczał, żeby musiał doświadczyć, żeby to zrozumiał. Natomiast jakby już konkluzję dzisiejszego dnia powiem ze swojej strony, że mam wielką nadzieję, że rzeczywiście jakby ta rodzina patologiczna rozpocznie terapię wspólnie i że dojdziemy do jakiegoś przynajmniej początku rozmów i komunikacji we właściwą stronę i zrozumienia też jakby dla tego, co czują ofiary takich sytuacji. Dzięki. To ja chciałam powiedzieć, że myślę, że konieczne są absolutnie działania systemowe po to, żeby te indywidualne tragedie, o których też mówisz, Patrycjo, nie miały miejsca, zwłaszcza, że teatr jest miejscem, gdzie funkcjonują osoby wybitnie wrażliwe. I jedna z takich strategii psychologicznych radzenia sobie z przemocą, to jest strategia przystosowania, też charakterystyczna dla ofiar przemocy, a mianowicie, że wyłączają się mechanizmy obronne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy w sytuacji jakiejś bez wyjścia, a tak to w pewnym momencie się pojawia. I taki mechanizm wytrzymam i osoby z zewnątrz widzą, że sytuacja już jest absolutnie skrajna, a osoba poszkodowana w takim momencie może jeszcze mówić, tylko proszę cię, nic nie mów o tym, co widziałaś, dlatego że on się
ze mną pożegna, czy ona tam mnie zwolni. W związku z tym musimy pamiętać, że w tej sytuacji, która się teraz otworzyła, która pokazała mnóstwo mechanizmów zaniedbanych przez lata i takich wypracowanych postaw, gdzie mamy do czynienia z indywidualnymi tragediami, nie wystarczy pomoc światłych ludzi, pojedynczych, pojedynczy szacunek i tak dalej. Muszą być zmiany systemowe, które w jakiś sposób zaimplementują te bezpieczniki i uprawnią ludzi do tego, żeby rzeczywiście mogli powiedzieć: nie zgadzam się. Nie zgadzam się, żebym ja tak była traktowana, nie zgadzam się, żeby był tak traktowany ktoś z mojego otoczenia, żeby była tak traktowana inspicjentka, garderobiana, ktokolwiek, ale także młoda reżyserka czy młody reżyser, bo też takie sytuacje, że tak powiem, brałam udział w tego typu sytuacjach, gdzie rzeczywiście poprzez agresywnego aktora czy aktorkę i aktora i aktorkę została zniszczona młoda reżyserka i bardzo naruszony autorytet dość młodego reżysera. Także w każdą stronę przemoc jest możliwa, chociaż tak jak mówiłaś, Patrycjo, najbardziej dotkliwa i taka obezwładniająca jest wtedy, kiedy ma miejsce w takiej zależności hierarchicznej. Dziękuję Wam bardzo za ten wieczór. Dziękuję też publiczności, że z nami była i naszym oglądającym słuchaczom. Mam nadzieję, że takich rozmów będzie więcej, bo chyba trzeba rozmawiać i rozmawiajmy, nie bójmy się tych rozmów. Nie jest to lincz, nie jest to polowanie na czarownicę. Myślę, że zresztą kilka dni temu rozmawiałam z Krystianem Lupą, on jest bardzo poruszony tym, co się dzieje i też chce rozmawiać i odpowiada na pytania, jest bardzo, przygląda się też tej dyskusji. Więc pozdrawiam i bardzo dziękuję Wam za ten miły wieczór. Ja również w imieniu teatru i jak również wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Forum Przyszłości Kultury bardzo dziękuję za wszystkie Wasze głosy i wszystkie opinie, którymi się dzisiaj z nami podzieliliście. Dziękuję też serdecznie oglądającym, wszystkim osobom, które brały udział w dyskusji, która toczyła się na Facebooku. Serdecznie Państwa pozdrawiamy i mam nadzieję, że te dyskusje i wszystkie inne będziemy mogli już niedługo kontynuować, również na żywo w naszej siedzibie. Dziękujemy Państwu bardzo i dobrego wieczoru. Dobranoc.